Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Gozmikus i zapraszam was do pierwszego odcinka z Battlefield 4 z trybu multiplayer. Mapa o nazwie Operacja Blokada. Zespołowy deathmatch, broń M416, tutaj jak widzicie. Zobaczycie jak będę nią grał. Przepraszam już z góry za tutaj te przecięcia, które tutaj nastały, ponieważ miałem wtedy 4 giga ramy. Postanowiłem dokupić jeszcze trochę ramu, aby poprawić tą jakość rozgrywki i różnica jest bardzo duża. Chciałem tutaj również poruszyć pewien temat dotyczący YouTube'a, ponieważ YouTube dodał możliwość wysyłania na jego stronę filmów z prędkością 60 klatek na sekundę. To funkcja, z której skorzystają zarówno twórcy gier, jak na przykład, nie wiem, DICE czy EA, oraz zwykli YouTuberzy zajmujący się streamowaniem rozgrywki, jak i zwykli gracze, czyli odbiorcy właśnie takiego growego kontentu. Dlaczego jest to takie ważne? Jest to ważne dlatego, że wszystko już właściwie dzieje się na tych 60 klatkach na sekundę. To już jest nieodzowne. Tego już nie da się zmienić. To już 60 klatek na sekundę uważa się już za standard w grach. Jednak to widać, że jest ogromna różnica pomiędzy 20 a 60 FPS-ami. Pierwszy filmik został już opublikowany na YouTubie. Jest to krótki trailer Battlefield Hardline Multiplayer. Jest naprawdę ogromna różnica w tych, jak tak powiem, wideach między 30 a 60 FPS-ów. Naprawdę. Jak graliście oczywiście w jakąś grę, to na pewno widzieliście, że na jednej grze mieliście 30 FPS-ów, a na drugiej grze 60. I zupełnie inaczej chodziła ta gierka. Lepiej się grało na tych 60 FPS-ach. I to jest pierwsza, że tak powiem, taka główna zmiana. Drugą zmianą jest to, że YouTube wprowadza też możliwość bezpośredniego wsparcia finansowego dowolnego kanału. Można przelać pieniądze w dowolnym momencie bez konkretnego powodu. Jest to podobna funkcja, jaką jest PayPal, czyli ten click donate. Bardzo często stosują go streamerzy na Twitchu, dzięki którym można jakiś zwykły widz może przelać, wspomóc finansowo dokładnie swojego ulubionego streamera, czy tam kogoś tam. I tak, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o sprawy YouTube'a. Bardzo się cieszę z tego, chociaż muszę trochę jeszcze popracować nad tym, żeby moje filmiki były w tych pełnych 60 FPS-ach. Mam nadzieję, że teraz się to poprawi ze względu na moją lepszą specyfikację komputera. Pewnie się spytacie, co to za ramy kupiłem. A kiedyś mam ramę do 8 giga sobie powiększyłem. Zacznę od tego. Do 8 giga powiększyłem sobie moją pamięć RAM. Są to good ramy DDR3 i traktowanie 1343 MHz. Dlaczego 1433, a nie 1600? No bo taki już miałem, taki już kupiłem 2 lata temu. I no, żeby działały w trybie dual, musiałem kupić identyczne, żeby znowu nie przepłacać, żeby nie kupować nowych, bo to już było trochę... No to już nie byłoby na moją kieszeń. Tutaj jak widzicie na gameplayu, ktoś się nieźle zabawiał robotem zaperskim. Raz już mnie przejechał tym robotem. Bardzo śmieszna zabawka, jednakże tutaj trzeba mieć trochę cierpliwości. Broń M416, tutaj widzicie kolimator, chyba nic więcej. Tutaj się zablokowałem, nie wiem co to było, zablokowałem się na jakiejś teksturze widocznie. Nie mogłem się wydostać i spanikowałem przez chwilę, bo stanie na takiej mapie w miejscu, to jest śmierć na miejscu. To jest śmierć na miejscu. No bo jest to chyba 24 graczy czy 32, więc na takiej małej mapce taki przestój to jest może kończyć się zgonem. Jak tutaj widzicie, trochę, że tak powiem, przykampiłem. Widziałem, że dają o sobie znak tamtym, którzy tam stali, i postanowiłem poczekaj sobie dosłownie, aż oni do mnie przyjdą. Tutaj jakieś kolejne odblokowanie za kamperiadę w moim wykonaniu.
No, tutaj niestety snajper miał lepsze oko i pokonał mnie. Jednakże ja miałem bardzo mało życia, więc nie trzeba było dużo we mnie walić, żebym zdechł. Tutaj drugie staty na serwerze, nie jest tak źle. Gameplay nie jest znowu jakiś taki bardzo długi. Wiecie co, chyba za szybko skończyłem z tym YouTube'em. Wiecie, że na moim kanale nie pokazują się często te filmiki, ale są teraz wakacje i już trochę tych materiałów w roku szkolnym. Już w roku szkolnym trochę nagrałem tych materiałów i będę je wrzucał, te, które będą się nadawały do czegokolwiek, będę wrzucał. A te, które do niczego się nie będą nadawały, bo takie też mam materiały, no to po co je trzymać, usuwam je od razu. Jak na przykład miałem bardzo fajny gameplay z Battlefielda 3 z kanału NoShare, ale niestety był zły kodek dźwięku jakiś i dźwięk, po prostu nie wiem jak to powiedzieć, ale miało się wrażenie, że jakby klatkował albo jakoś tak, już nie jestem w stanie powiedzieć jak to dokładnie. Nie jestem w stanie tego określić, jak to dokładnie wyglądało. Ale takie gameplaye też są. Są też takie, które na przykład Camtasia nie odczytuje z powodu jakiegoś, znowu jakiegoś błędu kodeku, a nagrywa wszystko Shadowplayem. Według mnie to jest najlepszy program do nagrywania, jaki kiedykolwiek powstał i to jeszcze no, darmowy właściwie, tak? Bo wszystkie frapsy, jakieś tam DX, chociaż nie, DX to chyba jest darmowy, ale frapsy wiem, że trzeba po sobie licencję kupić, żeby nagrywać. Jednak Shadowplay jest dobrze zoptymalizowane według mnie i nie potrzeba jakichś tam wielkich komputerów, wielkich i7-ek, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i to mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o sprawy battlefieldowskie. Co jeszcze bym tu mógł powiedzieć? No naprawdę tematów mi brakuje. Rok szkolny się skończył. Dzisiaj nagrywam to w dniu rozdania świadectw. Właśnie wróciłem ze szkoły z rozdania świadectw. Świadectwo nie z paskiem, ale co tam. Mniejsza z tym. Znowu nie jest aż tak źle. Tutaj widzicie, nigdy nie widziałem tego miejsca, że tak można stać na tej mapie. Nie wiedziałem, że tak można w ogóle przejść. Myślałem, że tam jest do muru i koniec mapy. Jednak okazuje się, że można tam sobie zrobić niezłą kamperiadę i ustrzelić paru osiłków. No i to na tyle, jeżeli chodzi o sprawy szkoły. Wakacje się zaczęły. Jeszcze nie mam pomysłu na wakacje, ale myślę, że zdobędę je w najbliższym czasie. Naprawdę, aż nie mam o czym gadać. Tutaj gameplay naprawdę jest bardzo dynamiczny, jeżeli zauważyliście. Dużo się dzieje, dużo zgonów, dużo zabić. Może zabić to marzenie, bo znowu nie jestem jakiś propsem w Battlefield 4, jeszcze z takimi lagami, jakie tu możecie widzieć. Cały czas nie wiem, który jestem teraz tutaj w statach, ale jak widzieliście, przedtem byłem drugi. Więc postanowiłem, że dodam go do gameplay udanych i zrobię z tego, użyję tego materiału do filmiku na YouTube. No i znowu powiem i to na tyle. Tutaj jak widzicie, to mam serię zgonów. No niestety, no tak się dzieje, jak ma się lagi. No naprawdę, dołożyłem sobie te 4 giga RAM-u. Naprawdę jest ogromna różnica, uwierzcie mi, ale różnica jest ogromna. Tutaj widzicie, zrobiłem niedźwiedzia niestety gościowi. Tutaj od tyłu ktoś mnie zaczął bić, ale ja tego nie zauważyłem, nie wiem jak ja to zrobiłem. No ale zasłaniam się lagami mojego komputera, no nic nie da się z tym zrobić. Znaczy, nie dało się zrobić. Teraz już wszystko gra, wszystko ładnie. Mogę nawet na full detalach grać. Tutaj widzicie nawet awans. Dostałem kapral któryś tam i jakąś znowu tutaj baretkę czy tam gwiazdkę za służby, za jakąś tam bronią. Już nie pamiętam dokładnie jaką, ale punkty zawsze lecą i tutaj trzeci jest. No, trzeci nie najgorsze miejsce, trzeci w mojej drużynie oczywiście. Nie najgorsze staty, chociaż bywały lepsze. Naprawdę bywały lepsze. Tutaj będzie chyba niezła akcja, jeżeli tego pamiętam. O właśnie. Myślałem, że będzie szedł, jednak on był bardziej sprytny ode mnie i postanowił zza kamienia nie wyskoczyć, wyjrzeć
wyjrzeć i strzelić do mnie prosto w opetynkę, gdy ja byłem pewien, że go ustrzelę, że będzie to łatwy frag. Ale takowego fraga nie było, jedynie był mój zgon. Co mnie bardzo zasmuciło, jednakże rozgrywka jest przegrana. Już powiem, wyprzedzę fakty, przepraszam was serdecznie, ale przegraliśmy tą rozgrywkę. No niestety tutaj dużo nie było. Jedyne co widzę, to co widziałem w tej rozgrywce, to jeden minus był ten, że ludzie po prostu nie podnosili się. To był ten problem. W przeciwnym zespole ludzie bardzo mocno dbali o to, żebyśmy się podnosili. Żeby się podnosić, oni się podnosili nawzajem i to był ich klucz do zwycięstwa. Tutaj gram na polskim serwerze z tego względu, że dobry ping jest. Ping jest tutaj bardzo ważny. No szybkość reagowania, teraz weszła nawet ta łatka. Ta łatka, jak ona się nazywała? Netcode, jakoś tak netcode, która zwiększa szybkość przesyłania danych i możemy. Nasza postać, nie wiem jak to powiedzieć, no reaguje bardziej realnie tutaj na serwerze, nie ma opóźnień właśnie, to chodzi o opóźnienia. I ktoś nawet do mnie do domu dzwoni, nie wiem kto. No i tutaj widzicie seria zgonów. Seria zgonów, znaczy, bez przesady, ja mam swój styl gry, nie jest on, ja czasami po prostu lubię sobie postrzelać, właściwie pogonić ze strzelaniem, a czasami lubię się schować w krzakach i mieć totalnie gdzieś. Tutaj popatrzcie, to po prostu było niesamowite, jak ja tego nie ucelowałem. Na szczęście tutaj jest taka możliwość, że jakby zada się więcej niż 75% obrażeń, to i dostaniemy, i ktoś nam zabije, to i tak dostaniemy tego killa w statach. Myślę, że to jest bardzo fajne, bo nieraz miało się takie sytuacje w Battlefield 3 przede wszystkim, że miało się asystę na przykład 99, albo najlepsza asysta, czyli asysta 100, i nie mieliśmy zaliczonego killa, tylko mieliśmy zwyczajną asystę, ale punkty były, tak? Tutaj punkty też są, nie ma 100% za zabicie, 100 punktów za zabicie, tylko jest nasza asysta, ale jest ten kill wliczany do naszych statów, co mnie bardzo cieszy, bo. No i patrzcie, tutaj pierwszy w statach, nie wiem jakim cudem musieliśmy to przegrać, bo skoro ja jestem pierwszy w statach w moim zespole, to zespół musi być do dupy, bo staty mam na minusie, co bardzo dobrze odwzorowuje postępy naszej, że tak powiem, naszego zespołu. Tutaj musiałem sobie zmienić właśnie tą netcode. Wyłączyłem sobie, zrobiłem na... nawet nic nie zrobiłem, już nie pamiętam, zrobiłem. Musiałem się coś. Nie, po prostu za te lagi. Myślałem, że to może być spowodowane tym. I robiłem wszystko, żeby jakoś te lagi. Nie lagi. To są przycięcia po prostu mojego komputera. Lagi to mogą być na serwie. No i tutaj próbowałem wszystkiego, ale. Ale zdecydowałem się i tak na kupno pamięci RAM. Tutaj już gameplay ma się ku końcowi. Jest to gra do 200 tiketów. I tak to według mnie troszkę za dużo, bo trochę długo się w to grało. A tutaj powinny być gameplaye, znaczy nie gameplaye, tylko rozgrywka powinna być szybka, wartka, a nie długa i ociążała. Bo czasami tak też się zdarza na serwerach, że jest długa i ociężała, no, że chodzimy i szukamy tych, dosłownie szukamy tych przeciwników, co mnie też bardzo czasami wkurza, bo mała mapka, teoretycznie dużo graczy, ale i tak szukamy się nawzajem. To mnie po prostu nurtowało. Kiedyś bardzo tutaj udało mi się nawet podnieść kogoś, dać mu aptekę, ale ja dostałem przy okazji od jakiegoś snajpera. Nie, nawet nie snajper, patrzcie, szturmowiec z Karha, naprawdę to jest. Uważa się ją za broń bardzo OP, jednakże ja tego nie widzę. No, broń jak broń. Jedna. Dla jednych jest to bardzo dobra broń, bo potrafią się nią posługiwać. Dla innych jest ona beznadziejna, bo nie wiem, skacze, ma duży odrzut i takie coś. Ja osobiście mam. Używam wielu broni, a tutaj widzicie moją. Chyba na razie ulubioną broń M416, jeżeli chodzi o szturmowca, o medyka.
Na razie mam najwięcej odblokowań, najwięcej killi z niej. Chociaż nie, mam jeszcze z PP2000 chyba najwięcej killi, ale to tam jeszcze stare dzieje. Jak miałem tylko tą broń. No takie życie. I tutaj mój zespół przegrał, przegrany gameplay, jak już wcześniej mówiłem. Bardzo mnie drużyna przeciwna nas totalnie zmiażdżyła. Przez to właśnie, że my się nie wzajemnie nie podnosiliśmy. Ja próbowałem coś z tym zrobić, ale niestety nie wyszło. Tutaj popatrzcie, awans. No, kiedy awans? Tu jest ta gwiazdka, karabin szturmowy. I 13 level. Teraz już mam 18 level, bo trochę już czasu minęło, zanim nagrałem ten gameplay, no ale widzicie. Pierwszy w statach, coś niesamowitego, ale dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Do widzenia, do następnego odcinka. Pa, pa!